Hej, witam się z wami w 12 już vlogu, vlogtoberze. Witam się z wami około godziny 11, to jest taka pora dla mnie lunchowa. W pracy czasami mam lunch o godzinie 11, czasami o 1. To zależy jak się czas układa. I dzisiaj zrobiłam sobie ostatnią paprykę nadziewaną. Ona jest z mięsem mielonym, z ryżem, może tak apetycznie nie wygląda, ale smakuje. Przepis pobrałam z kwestii smaku. Tutaj mam tylko jeszcze dodany chlebek pita, bo robię czystki w lodówce, bo idę dzisiaj na zakupy lekkie, spożywcze. Także tak to wygląda. Teraz sobie zjem i muszę się doprowadzić do kultury, bo umyłam włosy, więc teraz nie będę się wam pokazywać, bo jestem bez makijażu. Włosy mam rozczochrane. Także zjem, idę się ogarniać i za chwilę jedziemy. Albo do Biedronki najpierw pójdę, albo pojadę do Moniki, bo dzisiaj jest taki plan, żeby odwiedzić Monikę, ale chyba raczej pójdę do Biedry, bo z Moniką dopiero umówiłam się na później. Chciałabym wam pokazać, co włosy przedłużane zrobiły z moimi własnymi włosami. Zobaczcie. Tylko przeczesałam dosłownie kawałek włosów i no cóż, kondycja mojego włosa, widzicie jaka jest. Włosy zostają na szczotce. No, w ogóle muszę sobie tą szczotkę wymienić, bo już mam nią długi czas, to jest Tangle Teaser. No ale głównie chodziło mi o to, żeby wam pokazać, co włosy przedłużane zrobiły z moimi włosami. Nie jest dobrze. Już jak widzicie, jestem pomalowana i zobaczcie, chciałabym wam pokazać ten tusz do rzęs, bo mi się teraz bardzo, ale to bardzo fajnie sprawdza. Zobaczcie, o ile mi aparat pozwoli. Zobaczcie, jak on pięknie, pięknie wydłuża rzęsy. Mamy taki efekt sztucznych rzęs, ale zobaczcie, jak pięknie te oczy wyglądają. Fajnie, co? Kosztuje bodajże, o ile się nie mylę, 17 zł w Rossmanie. W Hebe jest troszeczkę droższy, bo chyba kosztuje 22, ale w Rossmanie za 17 zł kupiłam. Jest naprawdę zarąbisty. On jest Eveline Cosmetics, on się nazywa Magnetic Look Ultra Volume Mascara. Pierwszy raz zobaczyłam go u mojej cioci, zaraz wam pokażę szczoteczkę. On ma taką fajną, falowaną szczotkę. I fajnie rozczesuje rzęsy, tak wam wcześniej pokazywałam. Moja ciocia go używa do tej pory, więc od niej tak naprawdę zgapiłam ten tusz. Mega mi się sprawdza, także jeżeli chcecie mieć takie piękne, długie rzęsy, efekt sztucznych rzęs, a jednocześnie rozczesanych, to zapraszam was właśnie do kupienia tej maskary. To jest naprawdę cud malina. Może sobie na usta już mam, widzicie, makijaż zrobiony. Taki naturalny, jak zwykle. Może dzisiaj sobie dam na usta, już wam mówię. Akurat mi dzisiaj tak pasuje. Zobaczcie, ja tak często tej szminki, właśnie pomadki używam, że już mi się starł tekst. Ona jest w kolorze 07 Oh My Kiss. Idealnie dzisiaj mi pasuje. Ona jest trochę w kolorze moich ust. Może troszeczkę mocniejsza. No zobaczcie, ona świetnie nawilża, ona jest z witaminami. To jest definitywnie mój ulubieniec. Jeszcze tylko sobie dodam trochę różu na koniec. Róż mam tutaj i on jest z Max Factor w kolorze Puff Blush 05 Lovely Pink. Tak to się nazywa. Otwieramy i będziemy malować. Biorę sobie taki okrągły pędzelek i oczywiście nakładam troszeczkę, strzepuję. Thank you.
No i zobaczcie. Mamy świeżą cerę. Dzisiaj mam też wyjątkowo dwa cienie na sobie. Te akurat mam już bardzo długo, jak widzicie, po trochę zjechanym pudełeczku. Te mam z Make Up Revolution, kupiłam je w Hebe chyba 2 lata temu i mi do dzisiaj służą. Do dzisiaj mi, widzicie, starczyły. Piękne kolory, teraz na jesień akurat fajne. Ja je używam na co dzień i tak one się prezentują. Już nie pamiętam, za ile je kupiłam, ale była mega promocja, więc pokusiłam się o takie właśnie cienie Make Up Revolution. Zobaczcie, nawet już się pudełko popsuło, pękło i jest troszkę takie, no widzicie, w jakim stanie, ale naprawdę te cienie są mega świetne, także polecam wam Make Up Revolution. Po sygnale nagraj wiadomość. Jak to tak? Nehe. Zadzwonimy do Moni, zobaczymy, czy ona już jest gotowa. Ona na pewno odbierze. Halo, Wika? Cześć! Cześć, cześć, co tam? Dzwonię do ciebie, czy zapytać się, czy już jesteś gotowa, czy mogę już przyjeżdżać. A co byś powiedziała na około 16? A, no to dobra, może być. Mówię, a zadzwonię, zobaczę, czy jesteś gotowa, czy nie. Nie, ja jestem mistrz powolności. Około 16. Jakieś ciuchy i potrzebuję też porady w sprawie tych ciuchów, że tak powiem. Do zobaczonka. Pa! Do zobaczenia, na razie, cześć! Znowu będę pomocą zakupową? Super, znowu się zapowiada sobota w centrum handlowym. Znaczy dzień w centrum handlowym. Łup, łup! Zgłodniałam, więc pomyślałam, że zrobię sobie takie smoothie z truskawek, które miałam akurat zamrożone. W tym smoothie są truskawki, woda, mleko i w sumie to by było na tyle. Jeszcze tylko dla osłodzenia dodałam syropu z agawy. Także zabieram się do picia. Sycące, fajne, zdrowe. Mniami! I szybkie, łatwe w przygotowaniu. Zdrówko. Dobre. Wyszłam sobie na balkon i jest tak ciepło, słuchajcie, to nawet nie jest jesień, to jest wiosna. Wiosna znowu do nas zawitała, ale parki naprawdę cudownie wyglądają teraz, piękne mają kolory. Jest tak ciepło, chyba naprawdę remneskę wezmę. Jak widzicie, taką mam dzisiaj stylizację. Golfik, ramoneska, jeansy i adidasy. Także idziemy. Właśnie stoimy, czekamy na autobus, jedziemy do Faktory. A to Monia. Monia, Monia, YouTube, Monia. Monia, tak, Monia jest moją koleżanką z podstawówki. Monika grała na flecie, a ja na skrzypce. Od pierwszej klasy się znamy. Od pierwszej klasy podstawówki, tak. I dzisiaj postanowiłyśmy, że pojedziemy sobie na zakupy. Wczoraj byłam na zakupach, bo wczoraj też kręciła vloga, wczoraj też byłam na zakupach, tylko że z Bartim i dzisiaj z tobą jestem na zakupach. Dzisiaj mam weekend zakupów. Dojechały do Ursusa. Siema, siema. Jednak już z dobrego przystanku. Tak, właśnie, bo się okazało, że pomyliłyśmy przystanki, w ogóle nie z tego przystanku miałyśmy jechać w ogóle. Ciekawe, czy będzie mało ludzi, czy będzie dużo ludzi, zobaczymy. Także idziemy. Wielka sukienka. Jesteśmy właśnie w przymierzalni w Gesie i zaraz będę przymierzać kilka rzeczy. Tu są i doradzicie mi,
jaką stylizację wybrać. Głównie czarne to są rzeczy, więc zaraz wam się pokażę. Zobaczcie, tu mamy taką zwykłą bluzkę. Zwykły t-shirt za 119 zł. Ona jest z takimi czerwonymi napisami, tutaj taka panterka. Niech wam się podoba. Tutaj mamy taką zwykłą bluzę. Zobaczcie. Mięciutka, z takim trójkątem, napisem G. Przed przeceną kosztowała 369, a po przecenie kosztuje 229. Także tak ona się prezentuje. Tak czy tak. Tutaj mamy kolejną bluzę z czerwonym napisem, w taką panterkę. Też jest taka luźna. A ceny wam niestety nie powiem, bo tutaj na Metcie jest zdrapane, więc... Ale myślę, że też fajnie się prezentuje, zobaczcie. Mega fajna, teraz tak na zimę. Na jesień, zimę. To która bardziej wam się podoba? Ta zwykła taka z trójkątem? Czy o ta? Ocencie sami. Monia, jak tam? Wow! No i w ogóle cała stylizacja fajna. Nawet mogłoby być bez tego bolerka. Wow! Ale czadzior. Nie, no ale nawet mogłoby być bez tego bolerka, tylko jakaś właśnie... No. Taką jak ja mam. A weź przymierz. Ale naprawdę czadzior. No. O lala, co to za laskę? Ja mam bluzę. Nie, za szeroki mam. Jak to za szeroki? A, że za duży rozmiar? Za duży. Za szeroki. Ale wow. A, nie ma. Czego? Tam? No, za szeroki, no się nie robi. No, ale ta spódnica po prostu miód malina. Co? Miniowa. No, taka miniowa, no. Czy no, niby tak, ale... Które? O to, razem. A no właśnie, ja to zakładam, że to za małe na mnie jest. Teraz jedziemy do Wola Parku, do Zary. Żeby Wika sobie coś kupiła. Nie, no nie będę kupować, ale będę przymierzać. O, przymierzę sobie taki fajny kożuszek mam. Chciałabym go zobaczyć, kożuszek z Zary. Przymierzyć i zjemy coś. No. Coś. Co proponujesz, Wika? Maka? Mam smaka na maka. Fajne zakupy, podobając się. Tak. Moim najlepszym doradcą. O, Wiko. Wow. Czuję się wyróżniona. Ja przymierzałam 3 bluzy i bardzo mi się wszystkie podobały, ale cena mnie trochę przerażała tych bluz. I tak przecenione z 369 na 250. Ale i tak przerażała mnie cena. Ale jak ciebie zobaczyłam, to po prostu kopara mi opadła. W tej stylizacji, co Monia sobie kupiła, to mnie po prostu kopara mi tak opadła, że na po prostu wow. Ale słuchajcie, jaka akcja była. Już wiem, dlaczego ja pikałam wczoraj tak bardzo we wszystkich sklepach i dzisiaj. Tak samo po prostu w każdej bramce pikałam, a tu okazało się, że to pika mój multisport. Karta. Bo nową odebrałam, przechodzimy przez... Czekaj, bo tu jakiś szaleniec jedzie oczywiście. I kartę multisport odebrałam. I ona wszędzie pika, wszędzie, w każdym sklepie, gdzie nie przejdę przez bramkę, to ona pip, 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 cały czas pika i pika. Ja mówię, co to pika? Przecież ja nic nie kupiłam, nic nie ten. No i podchodzą do nas, pytają się w drugim gesie z torebkami, pytają się, czy mogą zakupy obejrzeć. A on zadał mi pytanie, a może jest jakaś karta? Ja mówię, bo telefon, bo przyłożyłam telefon. I ja mówię, telefon pika. On mówi, czy jest jakaś karta, którą pani odebrała. Ja mówię, tak, multisport. I wziąłem tylko multisport przez bramkę. Pip, pip, pip. Jesteśmy w Wola Parku, dotarłyśmy na maku. Ja. Smacznego. Czekaj, co sobie zamówiłaś? Wieśmaka? No. A ja za całe 10 zł okazję, czyli McDouble, frytki i kole. Ja nie umiem oszczędzać. Ja też nie. Kradło mi frytkę. Złodziejka. Kradziejka. Jemy i idziemy dalej. Do Zary przymierzyć kożuszek i do Body Shopu. The Body Shop, tak to się nazywa? The Body Shop, bo zobaczyć, jakie mają nowe świąteczne zapachy mydeł, bo słyszałam, że mają mydła fajne i płyny do kąpieli. No, świąteczne podobno już.
Wika przymierza kurtkę w Zarze. Ciekawe, czy jej będzie pasowało. Czuję, że muszę... Nie, muszę chyba XL, bo jest za... Ale powiem ci, Wika, że do twarzy ci. No tak, ale muszę większy rozmiar. Fajnie. Jak ci się podoba, Wika? Mi jak się podoba? Super, tylko że się zapiąć nie mogę. Nie no, mogę, ale... Nie, czy nie za krótki. A tobie jak się podoba? Pasuje? Pasuje ci stylowo. Też nie wiem, czy nie za krótkie, jak na twoje nerki, no nie? A raczej jedną nerkę. Właśnie jesteśmy w Zarze i mierzę sobie taką fajną bluzkę z myszką Miki. Mam tutaj taką twarz z tyłu. Tak ona wygląda. Jak oceniacie? Sukienka 139 zł. Tak się prezentuje, ale tutaj jest za ciasna. Mam za duży biust po prostu. Za ciasna jest. To to w ogóle odpada. Straszne to jest. Na wieszaku lepiej wyglądało. To się stanęło się. Chyba coś tak. Ekskluzywny menel. Menel? Meneluwa. Przynajmniej muzyka jest fajna. Ekskluzywna meneluwa. My się wystroiłyśmy jak leper na dożynki. Nie no, powiem ci, że... Coś tu poszło nie tak. Z tych wszystkich rzeczy to mi się podobała bluzka tylko. Ta sukienka z bufkami, ona kosztuje... Już wam mówię. Ona kosztuje 109 zł. Taka z falbankami, o zobaczcie. Ona kosztuje 139 zł. Mi się strasznie podoba ten wazon. Bardzo fajny, a nie mam wazonu wcale. Dobrze, będę wiedziała, kiedy masz imieniny. Imieniny mam 23 grudnia. No zrób zdjęcie, to będę pamiętała. Nie no. Nie no, dobra, bo już będę wiedziała, co dostanę. O, świeczuszka, wow. 23 grudnia? Tak, przed Wigilią. O matko, najgorszy mamy. Dlaczego? No bo dostajesz mi prezenty, bo wszystko razy. Ja w ogóle kocham Home and You. Nie wiem, czy wam mówiłam. Monia uważa, że to graciarnia tutaj jest. Prawda? Graciarnia. Witam w graciarni. No jest wielka. Ale taki kominek to fajny, w sensie do... To jest do świeczki, żeby tutaj wkładasz... Nie, to jest świeczka. Tak, świecznik. Czekaj, ale... A, puk, puk. Tutaj jest wejście. Puk, puk, tutaj jest wejście. Nie, piękne rzeczy, naprawdę. Mi się mega podobają. Jak będziesz chciała mi na imieniny coś kupić, to kup mi to. To czy wazon? Nie, wszystko. Okej. Okay. Tak, taka słodka... nie, to tam się nie podoba. Nie. To nie, na imieniny możesz mi kupić wszystko, co tu jest. Oprócz podusi. Oprócz podusi tej. O takiej, bo mi się ta nie podoba mi się. A taka? No już lepsza, ale trochę jak firanka wygląda. Generalnie Monika kupiła sukienkę, spódnicę, przepraszam, taką, takiego sortu w Giesie, za ile? 230? 230 zł. A znalazłam tą, taką podobną. Nie chcę tego słuchać. Cena jest... Monia chodź, bo chcę zobaczyć twoją minę. Cena tej sukienki... 59,90. Tą. Mam rzecz H&M-u. Szpitalna koszula. Szpitalną koszulę, no. H&M promuje szpitalny styl. O Jezu, że wrócę się za chwilę. Szukamy czegoś fajnego, ale nic nie możemy znaleźć, więc zbieramy się za chwilę do domu. O, ja lubię takie rzeczy. Takie to ja uwielbiam. Ulala. No, to jest mój ulubiony ten kolor. Do tej pory był pomarańczowy, ale jak widzę, to... Nie, to nie to. I wtedy wchodzi ona. Cała na biało.
Kochani, ja już wróciłam do domu, było mega, mega fajnie z Moniką na zakupach, miałyśmy dużo śmiechu. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie wiadomości. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Dziękuję za wszystko i widzimy się jutro. Dobrej nocy. Buziaki, pa!